Cześć, ja jestem Quat i witam was w kolejnym odcinku Wall z LEGO WoW. Wizard 101. Let's play Wizard 101, whatever. Ostatnio zdobyliśmy pod sam koniec odcinka takie jedno zaklęcie, którego i tak nie będę używać przez dłuższy czas. I obecnie chyba możemy się zająć skończeniem tego wątku w Gryzlandii, tego, który na razie mamy do zrobienia, chociaż w tym odcinku raczej go nie skończymy. To mam misję, żeby pójść po jakieś drzewo czy coś takiego. Myślę, że od tego możemy zacząć, później się zajmiemy tymi typami. Nie wiem, to zresztą jest bez różnicy, ale... A jak już teleportowałem, to możemy chyba później to kończyć, tak? No. Chociaż z tego co pamiętać... Boże, mi się trudno zmieniać dzisiaj tego... wyrazy jakoś tak... Dobra, w każdym razie z tego co pamiętam, ja zawsze robię tak, że wszystkie misje typu pójdź zbierz to, pójdź porozmawiaj z nimi i tak dalej, robię na początku, na wypadek, gdybym miał dostać na przykład drugą misję, na przykład żeby właśnie pokonać takiego typa, ale z tego co pamiętam nie będą kazać mi pójść i tutaj znowu pokonywać jeszcze raz, także to powinno być dla mnie bez różnicy, ale ja i tak już poszedłem. I mamy pójść do tego Sigurda z powrotem, Sigurda. No, kamień teleportacji jest tutaj, więc możemy sobie pójść podejść. To są wilkołaki z tego co pamiętam. To była fabuła w stylu niedźwiedzie kontra wilkołaki, a to jest przykład wilkołaka. Wiktor, Wilkor, whatever, który z tego co pamiętam mi zdradził czy coś takiego. I ostatecznie okaże się, nie wiem czy mogę spoilerować czy coś, zresztą... Przecież fabuła w tym Wizardzie nie jest aż taka niesamowicie kurde podniosła, jakaś niespodziewana, trzymająca w napięciu czy coś takiego. Niewiele ludzi się właściwie gra tylko dla fabuły, bo tu się zwykle gra tylko dla rozgrywki i nie wiem, walk z bossami czy coś takiego, bo jest naprawdę przyjemna. I z tego co pamiętam okaże się, że wilkołaki się przeciwko nam sprzeciwiły, dlatego że właśnie kruki ich powiedzmy na nas, no zbuntowały ich przeciwko nam, więc jak zwykle wszystko wina kruków, nienawidzę kruków, nikt nie lubi kruków, życie, o ile nie będą jakoś tak szybko, często jakoś tam specjalnie rzucać, mogę mnie odrzucać na tego zaklęcia, teraz nie mam czego użyć, o ile nie będą jakoś często rzucać tymi jakimiś tarczami, najdłuższa tura na świecie, to myślę, że powinno być w porządku. Użyję wampira już teraz, zobaczę ile walnie wampir na życie. Okej, dla kogo? Dla ciebie, dobra, to dobrze. To się to zaraz, nie wiem, jakimś zjawą walniemy albo coś. Także chciałem sprawdzić, jak dużo walnie wampir. Zwykłego przeciwnika. Ja, zabiło go, ale moc. Fajnie. Fajnie, dobra. Da się już go dobić w pierwszej turze, to jest całkiem w porządku. I tak, nie widzę sensu rzucenia pułapek czy coś takiego. Zaraz walniemy z jawą, żeby zniszczyć tę tarczę. Zauważyłem, że życie bardzo, bardzo często rzuca tarczę przeciwko oczywiście przeciwnemu tej szkole żywiołowi. Czyli to znaczy, że życie rzuca tarczę przeciwko śmierci dużo częściej niż na przykład śmierć dla życia, niż wichura przed mitem, nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, ale ja tak przynajmniej zaobserwowałem takie zachowanie u przeciwników. Nie wiem jak to będzie potem, ale w każdym razie teraz tak rzuciło mi się to bardzo w oczy. Chyba to nie jest wcale jakoś tak, że mi się przewidział. Ile za to tak stracił? Czyli 93%, to mimo wszystko bardzo w porządku. Chciałbym mieć z czego użyć. Jeśli właśnie jeszcze raz super pipsa, to będziemy mogli sobie użyć wampira i dobić. Jest super pips, fajnie. Ale mam dzisiaj fart do tego wizarda. Nie! A nie, dobra,
Już się bałem, że walnie mi słabo, jeśli mi pewnie zabija. Nie, no mimo wszystko i tak bym zabił, wydaje mi się. Bo gościu i tak ma już połowę życia. Tak więc... Jedyny sposób, żeby się uratować, musiałby pewnie dać jakąś tarczę. Nie wiem, wieżę albo coś takiego, albo właśnie drugą tarczę śmierci. Bo i tak zabijamy go idealnie bez wszystkiego, bez żadnych właśnie tych ulepszeń, to jest bardzo w porządku. Mamy odłamek skały, ponieważ to z tego co pamiętam nie był dropek, tylko misja typu pokonaj. Chyba, że to był dropek, a ja mam zabitego farta. No. Nie wykluczam takiej możliwości. Odłamek skalny. Przekraż, co? Komu mam mam na katapultę. Ale katapultę i tak strzela. Jeden taki kamień niewiele da. Skoro strzela katapultę raz na 5 sekund. Może przesadziłem, może 15-20. Dobra. Może gdzieś się uda się wbić. O, to będzie chyba dwóch bossów? A nie, jeden boss i... I mamy zbadać oprócz tego chyba tą twierdzę. A nie, to nie jest boss, to jest zwykły przeciwnik. Strasznie dużo takich prostych misji tego typu. Możemy się tepnąć zielonym teleportem, nie musimy od razu iść. Nie wiem, czy dokończyłem w zeszłym odcinku, ale chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy zauważyliście, ale od czasu, kiedy ostatnio... Kiedy ostatnio nagrywałem, pojawił się taki motyw, że teleporty są teraz włączone bez podchodzenia do ich drugiej strony. To trochę ułatwia mimo wszystko, trochę to jest takie... Można powiedzieć, że zmniejsza w ogóle exploring i tak dalej, ale wtedy mi to nie przeszkadza, naprawdę. I tutaj co chwilę właśnie wali ten meteor, który jest wystrzeliwany... Meteor, ten płonący kamień, który jest wystrzeliwany przez katapultę. I to chyba nie tylko tutaj też chyba może sobie spaść i w ogóle... One tutaj sobie spadło, całkiem spoko. I mamy zabić tych ryczących lunatyków. Są wichury, dobra. Nie lubię wichury. Ja tak mogę mówić o praktycznie każdym żywiole. Nieważne, bije mnie, tego nie lubię. Dobra. No, ostrze śmierci, możemy zacząć od tego. To mi się raczej nie przyda. Są dosyć wytrzymali jak na wichurę, kurde. Jak tamto życie miało przed chwilą, ile tam HP? 550, coś takiego? Nabyli życia. A wichura to praktycznie powinno mieć dwa razy mniej życia, jak dla mnie, niż życie. No, dziwnie to zabrzmiało, ale chyba wiadomo, o co mi chodzi. Dobra. Pułapka, ostrze duchów. Chyba pułapka wystarczy plus wampir. No, raczej tak. Z dodatkowym ostrzem. W ogóle mnie nie atakują. Dobra, teraz coś zrobię. Pewnie walnie rekinem. Albo bałwanem. Też jest, bywa. Będzie. Okej. Też śmieszne, ostatnio też, w zeszłym odcinku też była taka ironia, że lód użył ognia, a teraz też wichura użyła mitu. Śmieszne. I tu tak naprawdę wysokiej rangi przeciwnika, 3 pipsowego. Ciekawe. Nie no, nie mam nic przeciwko. Wolałbym szczerze mówiąc właśnie dostać takim właśnie minotaurem niż kurde rekinem. Nie tym bardziej, że teraz się uleczę. Śmierć jest zdecydowanie za mocna. Przynajmniej na tym levelu. Nie wiem, jak to będzie ze śmiercią na przyszłych levelach, bo jeszcze nie byłem tak daleko. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko bardzo podobnie. Dobra. I pytanie. Teraz odblokuje mi się właśnie zjawa. Ale czy ja chcę atakować z jawą? Chyba nie. Albo nie.
zaatakuje zjawą, jak nie zabije, to dobije 0 pipsówką, bo przecież mam elit, nie? O Jezus, ale mi tego. Ale mi śmiesznie gardło zrównęło. A jak mi klapnie, to tym bardziej użyjemy wampira, proszę bardzo. O Jezus. No kurde, walnęło dużo mniej niż myślałem. Już nie zabiję tym. Kurde, inaczej sobie to wyobrażałem. No dobra, to użyjemy 2-0 pipsówek. Żaden problem, ale mogłem jednak tam poczekać tę jedną turę i bym zabił chyba. Nie wiem, myślałem, że trochę więcej walnie. I już. Po problemie. No i gotowe. Teraz będziemy mogli sobie pójść odbyć misję. A właśnie przydałoby się też spojrzeć na... o Jezus. O Jezus, nie wiem dlaczego bałem się, że wleci we mnie. Przydałoby się też spojrzeć na wyszukiwarkę misji. Nic mi nie pokazuje, bardzo w porządku. Możemy się skupić na wątku głównym. Ale ciekawe. Strasznie w ogóle jest ta Gryzlandia biedna w questy poboczne. Szczerze mówiąc, nie mam nic przeciwko, bo im szybciej skończymy Gryzlandię, tym szybciej wrócimy do Maribon, który osobiście bardzo lubię. O, to ten wilk, który jako jedyny mądry jest, nie dał się grupom. I am loyal to my people, but they are being lied to. I do not believe the bearers are allies of the Red Claw. A raven named Moonin came to us with a captive bear. Moonin claimed that Ivar was leading the Red Claw against the wolves and offered the Thane to us as a prisoner. It is this war between wolves and bears is wrong, and I want to end it. Many warriors are wounded without good cause. If you wish to help bring peace to our people, go and speak to our healer. W porządku. Z tym typem. To chodźmy do zielonego teleporta. Możemy podejść do Ingolfa. W golfie. Który był tutaj. A, no. Mijaliśmy go. Kiedy przyszliśmy potem. The spirits of sky and night speak to me. I wish only to help the wounded. And to bring peace to both, I have many wound wraps and aloe leaves. Most wounds try to aloe leaves, and aloe leaves are wild around here. Tutaj gdzieś blisko. A, tutaj. Faktycznie. Mamy pokonać trzech tych ryczących, tak? No zbierz go. Chyba ta, no ryczący. Wiecie co, chyba mogę to zrobić poza nagraniem. Zwłaszcza, że przed chwilą już z nimi walczyliśmy, więc nie widzę sensu pokazywać walki z tym samym przeciwnikiem, z którym walczyliśmy przed chwilą. Jeszcze do tego dwóch takich rodzajów walk. O Jezus. O je! Nie chciałem tego robić, dobra. Więc w każdym razie spotkamy się za chwileczkę. No, cięcie. Dobra, pokonałem ostatniego typa. I cel osiągnięty. Możemy wracać do Ingolfa i tego całego medyka. No, spokojnie. Pamiętam, będziemy mieli chyba questa, żeby pójść do jakichś wilkołaków, coś tam ich uleczyć, czy coś takiego. To, czy teraz, czy... Ingolf takes a few minutes to make... If you would help the wounded wolves are named Ray... No, when you are wiedziałem. Return to Wulfric Forsbane and tell him what we have done. Ja nie będę myśleć, do którego będzie bliżej, do którego... A nie, myślałem, że to jest jeden z nich. A to jest ten medyk przecież. Po prostu się postaram słuchać strzałki, może ona wie lepiej. Nie będę się z nim nawet kłócił, chociaż czasami z tym, co odpieprzała chyba wczoraj... Czy to było dzisiaj? Nie, to było chyba wczoraj. Jak tylko pokazywała mi kierunek, a sama się w ogóle praktycznie nie ruszała, to było trochę śmieszne.
Ale no strzałka się nie popisała swoją po prostu orientacją w terenie. Trochę musiałem iść naokoło, ale powiedzmy, że trochę pomogła. Teraz tutaj. A, tam widzę typa. Reynard. W porządku i nie. I wracam do Witolda. Dobra, to dobrze, bo tu jest dużo obok teleporter. I co teraz, gro? Kurde, dwóch bossów. Zdążymy to jeszcze ich pokonać jeszcze na tym odcinku, czy nie bardzo? Kurde. Możemy spróbować. Dobra. Ten od to jest tam, a ten Hyglas jest tutaj. Do Hyglasa będzie szybciej, więc możemy już tutaj od razu pójść, bo ten Hyglas będzie tuż obok. Chyba nawet wiem gdzie. Tutaj tuż obok tego właśnie wilkołaka, którego wtedy uleczyliśmy. No bo to właśnie tam jest, Reynard. Możemy pójść do tego Hyglasa. Pamiętam, który z nich będzie chyba śmierci? Nie jestem pewny, możliwe. Nie wiem dlaczego sobie ustawiłem tego tonu. Możemy spróbować ich pokonać. O, nikura. Znaczy, myślę, że problem nie będzie z nimi. Tylko może to trochę zająć. A nie chciałbym, żeby odcinek się przedłużył. Dobra. I kogo ja bym chciał pokonać pierwszego? Pokonam pierw strażnika. Że to będzie bardziej rozsądniejszy wybór, bo wystarczy chyba tylko ta, tak strzelam, że wystarczy tylko ta pułapka i wampir myślę, że dałby radę, a na Hyglasa troszkę się bardziej podbufujemy i będzie chyba w porządku. W ogóle fajnie wyglądają te wilkołaki, z tego co pamiętam można przybrać postać wilkołaka między innymi. Trochę sporo tych wampirów, dobra, jeden mi się raczej... Myślę, że jeden raczej wystarczy na innego typa. Chyba, że klapnie. To też jest taka możliwość, też jest takie prawdopodobieństwo. Chociaż ostatnio dawno mi nic nie klapnęło. Wykrakałem, pewnie teraz mi klapnie. Dobra, nie. No to dawno mi kurde nic nie klapnęło. Znaczy mówiąc dawno, mam na myśli chyba od czasu tamtego mega faila na odcinku chyba 88. W sensie tym... który pojawił się w poniedziałek. Dziwnie mi się to mówi, bo akurat ja nagrywam ten odcinek w poniedziałek. Ale dobra. Teraz zajmijmy się Hyglasem. Myślę, że nie będzie takiego problemu, to jest prosty boss. Ja się martwiłem o brak czasu, jak oni mają kurde po 1000 życia, to nie ma żadnego problemu. Już zapomniałem, jak na tym poziomie jest prosto. Dopiero później w Muhongu będzie taki po prostu... Jak na razie wszystko szło banalnie, od samego Wizard City po prostu bossowie mają od 500 do 1000 życia, a później w Muhongu tak jakby nigdy nic poziom trudności wystrzeli, chociaż nie powiem, że będzie jakoś trudno, bo wcale nie będzie aż tak mega trudno, ale mimo wszystko wystrzeli niesamowicie, bo z tego co pamiętam ostatni boss w Muhongu miał chyba 7500 życia, czy coś takiego, kiedy pierwszy boss w Muhongu miał chyba około 2000 życia. Coś takiego. Więc trochę spora różnica. Już później w Zmorzostanie nie będzie aż tak bardzo rosnąć poziom trudności. Nie wiem, czy to co teraz robię to jest jakieś spoilerowanie tych wszystkich następnych światów, jakie będziemy mieli, ale mam wrażenie, że wszyscy mniej więcej już kojarzą. Bo chyba już wspomniałem na przykład. Chociaż nie, od razu nie mówię, że wszyscy z was, którzy to oglądacie, jakoś specjalnie oglądaliście moje wcześniejsze odcinki, mógł się pojawić ktoś nowy albo coś takiego. I właśnie takiemu nowemu typowi zaspoilerowałem, to by było bardzo nie w porządku. Jest takie prawdopodobieństwo. No to przepraszam. No i proszę bardzo, Hyglas pokonany, możemy teraz pójść do tego drugiego bossa na szybko. O. Wow! Ej! Da się... LOL! Dopiero teraz się dowiedziałem, że można zwierzakowi dawać tego. Te wszystkie te klejnoty. Znaczy jak się to nazywa? Chyba klejnoty. Możemy teraz pójść do Ottona.
Octona? Tak się to odmienia? Chyba tak, Octona. Do Octo. No coś takiego. Octona. Mi się chyba tak kojarzy. Octon, mam wrażenie, że to jest jakieś pełne imię od Octo. A ja się nie znam. Pewnie robię jakiś rażący błąd albo coś takiego. Wkurzające są te niewidzialne ściany. Widzicie, ja potrafię skakać, mój lew by się nie zabił z takiej wysokości, bez przesady. Chyba. Jak na razie zdaje się, że ta nowa talia, którą sobie zmieniłem przed walką z bossem w tamtejszym, jako tako się sprawdza. What manner of beast are you? No matter. You're no match for me. A nie, ten typ jest harmonii, a nie śmierci, dobra. Nie lubię harmonii, dobra, bo to chwilę powtarzam, jakiego to żywiołu nie lubię. A w sumie nie no, harmonia nie jest aż taka zła. Lol. Super karty. Nie no, w sumie to nie mam nic, nie są bardzo w porządku. To jest ten sam typ, więc myślę, że pokonamy go w bardzo podobny sposób. Podobnie jak wtedy chyba użyjemy wampira, o ile teraz wyskoczy, a nie same tarcze i pułapki w ogóle. No. Super, fajne karty, podobają mi się strasznie. Walniemy na niego pułapkę już na przyszłość. Bo nie widzę sensu, żeby jakoś tak buffować się na atak na strażnika, kiedy on jest i tak słaby i pójdzie na innego hita z wampira. To też by było właśnie marnowanie tur. Nie mam nic do tego, że zmarnuję tury w sensie takim, że boję się, że zginę przez to, bo nie, to jest prosta walka. Tylko po prostu nie chcę marnować czasu i w ogóle. O, fajne mi zaklęcie dowaliłeś. Ciekawe, czy zabiję. Dobra, nieważne. W sumie to chyba i tak walnę tym. Albo nie. Rzucę sobie już tego. Skoro i tak. Sporo mam pipsów. No ta walka się trochę przyciąga przez to, że na początku mieliśmy gówniane karty, a teraz dowali nam słabość. To też jest nie w porządku. Wyjdziemy z tego. Zaraz się uleczymy wampirkiem. O ile nie pojawi się na samym końcu talii. Mam 3 wampiry w talii, a minęło tyle tura, jeszcze nie zaatakowałem nim. Ej, no co jest? A ta gra sobie ze mnie kpi. Dobra, to inaczej zrobimy. Zabijemy teraz strażnika. Znaczy bossa. Skoro i tak mamy szkieletora, mamy... Co ty chcesz zrobić? Dobra, nieźle. Skoro i tak mamy szkieletora, mamy... Dosyć się podbufowaliśmy. Więc chyba raczej powinniśmy dać radę go pokonać. Wow, konkurs wędkarski. Słyszałem o nim. Znaczy czytałem o nim. Całkiem w porządku. Nie widziałem sensu powiadamiać wam was o tym, ponieważ nie jestem pewny, czy ten konkurs wędkarski będzie cały czas trwał, kiedy ja wrzucę ten odcinek, ale chyba tak. No i jest wampir, tylko teraz nie czuję się na siłach, żeby go użyć. Walnę sobie jeszcze jedno ostrze i użyję. Raczej mnie nie zabije w ciągu tej jednej tury. Tak sądzę. Jak ta ryba się właściwie nazywa? Już nie zapomniałem. Pokazuje mi? Pokazuje. Dama Gwiazdka, bo mi się nigdy nie chciało zmienić jej nazwy. Ale... nieważne. Od którego odcinka, ciekawe, od którego odcinka jestem... Z nią już tak chodzę, w sensie, no. No. Ciekawe. Dobra, teraz powinniśmy zabić. Oddamy questa i chyba na tym skończymy odcinek. Przyciągnął się trochę. Tak naprawdę chciałem, żeby był trochę krótszy, ale... Już tam bez przesady. I znowu kolejny klejnot. O! Dający kartę. Nie wiem, czy mi się przyda taka karta. A nie... No tak, to jest klejnot. Nie wiem, czy mi się przyda taka karta, tym bardziej, że... Wydaje mi się, że to byłby taki, powiedzmy, spam dla mojej talii. Ponieważ nie używam często tarcz, mogliście już to zauważyć. Przez co bardzo często
zdarza mi się na przykład na takim Sauronie ginąć, co bezsensownie, co można zrobić. Można trochę przedłużyć walkę, dając sobie tarczę i tak dalej, ale mieć zwiększyć szansę na zwycięstwo. A mi się nigdy nie chce i przez to ginę bezsensownie na prostych bossach już w Avalonie, tak? Ale tak naprawdę to już na Saurona, od czasu ostatniego odcinka na Sauronie w ogóle Saurona nie ruszyłem. Nie, że mam jakiś problem z Avalonem, po prostu mi się jakoś tak nie chce. Nie wiem czemu. Pospolite planisko. W porządku, zrobimy to, ale w następnym odcinku, także standardowe znaczy do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć.